Bogdan Maćkowiak większość swego życia poświęcił pomocy osobom niepełnosprawnym. Z myślą o nich w 2000 roku założył Stowarzyszenie Promyk. Zebrała się grupa rodziców, 15 osób, no i postanowiliśmy stworzyć stowarzyszenie, założyć na rzecz osób niepełnosprawnych, których wiedzieliśmy, że w gminie Dopiewo, Komornikach czy ościennych gminach Stęsze, Bóg, jest bardzo dużo osób niepełnosprawnych. I tak się rozpoczęło od szukania pomieszczeń i udało nam się to pomieszczenie pozyskać od władzy gminy Dopiewo w Dopiewcu. Zainteresowanie udziałem w warsztatach przerosło wszelkie oczekiwania. Koniecznością stało się znalezienie nowego miejsca. Udało się w Konarzewie. W popegeerowskim budynku dzięki pracy i determinacji prezesa i jego współpracowników przy wsparciu gminy Dopiewo powstał największy warsztat terapii zajęciowej w powiecie poznańskim. W sumie mamy 11 pracowni. Mamy pracownie różnego rodzaju dostosowane do osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami, z upośledzeniem. Także jest pracownia gospodarstwa domowego, pracownia technik różnych, pracownia komputerowa, pracownia plastyczna, mamy pracownię ogrodniczo-bukieciarską, mamy pracownię muzyczno-teatralną i mamy cały pion rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którym tutaj się zajmują specjaliści. Podopieczni warsztatów nie zamykają się w czterech ścianach. Jeżdżą na wycieczki, biorą udział w zawodach sportowych, festiwalach i konkursach. Te opinie są największą nagrodą dla prezesa stowarzyszenia. Bardzo miły, uczynny, pomocny i że dzięki niemu mamy dużo wyjazdów, dużo wycieczek. Lubię malować obrazy, świętuję konkurs tańca. Tu mam kolegów, koleżanek, wszystkie panie lubię i mi się podoba. Widzę ten uśmiech osób niepełnosprawnych na co dzień i to daje satysfakcję taką, że człowiek lubi to robić, że widać, że oni się cieszą z tego i jak zdobędą jakieś puchary, przychodzą do mnie z radością. Laureat Dopiewskiego Filara w kategorii animator, pan Bogdan Maćkowiak.